Naszym zadaniem jest obliczenie podanej całki. Na początek wskażemy ten zbiór V, gdzież on się znajduje. Oznaczmy osie, niech to będzie oś OX, oś OY, oś OZ. Jednostkę odłóżmy, powiedzmy, niech tu będzie jedynka. Tutaj także, oczywiście początek układu. I mamy jedynkę. Dobrze. Po pierwsze, ta część, czyli x kwadrat plus y kwadrat mniejsze równe z. Najpierw naszkicujemy powierzchnię. Z równa się x kwadrat plus y kwadrat. To jest paraboloida. Paraboloida obrotowa. Startujemy stąd. Tak, z punktu 0, 0, 0. To będzie przechodziła ona, ta powierzchnia, przez ten punkcik. I mamy mniej więcej coś takiego. Tak? Przy czym, o, tutaj do góry jeszcze. Do góry sobie narysujemy. Oczywiście ta powierzchnia zmierza do nieskończoności, ale u nas jest jeszcze warunek z mniejsze równe 1, czyli dalej niż dotąd nie idziemy. Idziemy dokładnie do jedynki. Całe wnętrze tego nas interesuje. Ale y mają być jeszcze dodatkowo większe równe od 0. Skoro y mają być większe równe od 0, no to zobaczmy. Będziemy mieli sytuację taką. O, niech tak będzie. Czyli tutaj w prawo, tak? Na tej naszej osi OY. Tak. I teraz ta część, tak jakbyśmy sobie tam kroili. Czyli no, powiedzmy sobie tutaj może ten punkcik uciekać. Tutaj mamy też jedynkę. Zatem mamy, ta cała część nas interesuje. Ta część nas interesuje. I oczywiście interesuje nas cała ta część, ale nie mówimy tylko o powierzchni, tylko o całej bryle. Czyli tak jakbyśmy tę paraboloidę obrotową, ale nie tylko samą powierzchnię, ale jakbyśmy do niej, do poziomu z równe 1 nalali wody, tę wodę zamrozili, a następnie przecięli. I ta połowa nas interesuje. To jest nasz zbiór V. Potrzebujemy teraz zobaczyć, musimy zobaczyć, jak wygląda rzut tego zbioru na płaszczyznę OXY. No oczywiście, jak my go zrzutujemy, to będziemy mieli półkole, tak? Czyli ten rzut, opiszmy go sobie, że to jest zbiór D, czyli zbiór par XY, R2, takich, że, no jaki warunek musi być spełniony? No to jest półkole, ale to jest połowa koła jakiego? No o środku, w początku układu współrzędnych, w punkcie 0, 0 i promieniu 1, ale połowa koła, no tu troszeczkę dalej muszę jeszcze dopisać, y muszą być jeszcze większe równe od zera. I teraz, w tym momencie, jesteśmy przygotowani do obliczenia tej naszej całki potrójnej. Ja ją najpierw przepiszę. Dx, dy, dz. Możemy przejść do całki podwójnej z całki pojedynczej, to znaczy mamy całka, ta nasza całka potrójna jest równa całce podwójnej po zbiorze D, czyli po tym naszym rzucie na płaszczyznę OXY tego zbioru V, tutaj gdzieś na końcu zapiszemy sobie DX, DY, tak, to dotyczy naszej całki, a wewnątrz mamy całkę. Tak jak zmieniają się zety,
A jak się zmieniają zety? Tu jest to zapisane. Zety są większe, równe od x kwadrat plus y kwadrat, czyli od x kwadrat plus y kwadrat do, no, zety są mniejsze, równe 1, czyli do jedynki. Z jakiej funkcji? Cały czas mówimy o funkcji 2z. 2 razy z. To się równa. I teraz po kolei będziemy obliczać całkę. Te całki, tak? Oczywiście na początku tę wewnętrzną, czyli całka podwójna jest przepisywana. Dx, dy. Całka 2z po zmiennej z to jest, no, pytanie, pochodna czego będzie równa 2z? A no, pochodna z kwadrat. W granicach całkowania od x kwadrat plus y kwadrat, tak jak mamy to podane, do jedynki. To się równa. No i dalej obliczamy sobie tę całkę. Czyli zamiast z najpierw górna granica całkowania jest podstawiana, czyli 1 do kwadratu, to jest oczywiście 1, odjąć i podstawiamy dolną granicę całkowania, czyli całą tę sumę. Zatem mamy x kwadrat plus y kwadrat, to jest ten nasz z, ale jeszcze go podnosimy do kwadratu. Tak, sporo tutaj jest. Dx, dy. Co dalej? Jak taką całkę obliczyć? Tak jak sobie powiedzieliśmy, ten nasz zbiór D, o, tak go narysuję szybciutko, osią X, osią Y, to jest połowa naszego koła o środku, początku układów współrzędnych i promieniu 1. I promieniu 1, czyli tu mam jedynkę, tu mamy jedynkę, y większe równe 0, czyli to jest ta połowa, tak? Tutaj wygodnie będzie, jak przejdziemy sobie na współrzędne biegunowe, czyli przesuniemy troszeczkę, żebyśmy mieli więcej miejsca. Jeszcze odrobinę. Dobrze. Zatem to się równa i ma. Przechodzimy na współrzędne biegunowe, czyli zależność pomiędzy współrzędnymi w układzie kartezjańskim i w układzie biegunowym. X równa się R cosinus phi, R phi, to już są współrzędne w układzie biegunowym, oczywiście. Y równa się R sinus phi, jakobian, pamiętamy, jakobian jest równy R i wówczas na ten nasz zbiór D, który tutaj jest wskazany, patrzymy jak na zbiór zapisany, naszkicowany w układzie biegunowym. I my go już dla układu biegunowego oznaczymy literką delta. To znaczy, pytanie, jak się zmienia R? R, czyli promień wodzący każdego z punktów tego zbioru, czyli odległość każdego punktu, niezależnie od tego, w którym miejscu on jest, jaka może być odległość tego punktu od początku układu współrzędnych. Czy ten punkt będzie na takiej półprostej, czy na takiej, czy na takiej, czy na takiej. O co chodzi? Bez znaczenia, jaki będzie kąt, to ta odległość jest od zera, no tu do końca, czyli do jedynki. Od zera do jedynki. Natomiast phi, kąt, startujemy stąd, stąd, tak? To możemy sobie iść, no, stąd, czyli od zera. Jak daleko możemy iść? A no, idziemy, 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 idziemy do pi drugich? Nie, dalej idziemy, bo jeszcze mamy połowę koła. Koniec, dotąd, czyli aż do pi. Aż do pi. No i teraz możemy zapisać tę naszą całkę podwójną już przechodząc do współrzędnych biegunowych. Czyli mamy całkę podwójną po zbiorze delta 1 odjąć. Uwaga, jak sobie teraz zamiast x podstawimy r cosinus phi, zamiast y podstawimy r sinus phi tutaj, czyli będzie x kwadrat plus y kwadrat, czyli r kwadrat cosinus kwadrat phi,
plus r kwadrat sinus kwadrat pi, wyłączymy r przed nawias, to dostaniemy w nawiasach jedynkę, wzór, sumę, która jest równa 1 ze wzoru z jedynki trygonometrycznej. Czyli dostajemy r kwadrat. I jeszcze do kwadratu to mamy r do potęgi czwartej. Mnożymy wszystko przez jakobian dr dφ. No to teraz możemy oczywiście wykonać to mnożenie. Czyli dostajemy r odjąć r do piątej. Dr dφ. No i przechodzimy do całek iterowanych, czyli całka od, no powiedzmy, od 0 do pi, jak powiedzieć, tak? Mógłbym najpierw zapisać całkę od 0 do 1, bo zarówno dla r, jak i dla pi granice są stałe, tak? R od 0 do 1, od liczby do liczby, podobnie fi. Fi od 0 do pi, ale to też jest od liczby do liczby. Czyli od 0 do pi zmienia się fi, zatem na końcu do fi. A tutaj wewnątrz mamy całkę od 0 do 1, tak zmienia się r, funkcja r odjąć r do 5. Równa się. Zewnętrzna całka po raz kolejny jest przypisywana do fi, oczywiście. No i mamy całka r, czyli to jest tak, jakby r było r do pierwszej. To jest r do pierwszej. Czyli dodajemy jedynkę w wykładniku, mamy r kwadrat i odwracamy ten wykładnik, czyli jedna druga na początku. Odjąć dokładnie to samo robimy z r do piątej. Czyli mamy r do szóstej, dodaliśmy jedynkę i odwracamy, czyli jedna szósta. Oczywiście w granicach całkowania, tak jak się r zmienia, czyli od 0 do 1. Dalej. Zewnętrzna całka przepisywana od 0 do pi. Na koniec oczywiście tu mamy te fi. I teraz podstawiamy zamiast r jedynkę, górna granica całkowania, czyli jedna druga. Odjąć i podstawiamy dolną granicę całkowania, czyli mamy jedną szóstą. Bo tu jest minus, tak? Odjąć i teraz podstawiamy 0, ale to da nam 0. Wobec tego otrzymujemy całkę od 0 do pi, no, 1 druga minus 1 szósta to jest 1 trzecia dφ. No i tutaj całka stałej, całka ze stałej, czyli mamy 1 trzecią, tak, tą stałą, razy, no i od górnej granicy całkowania od pi odejmujemy dolną granicę całkowania. Czyli otrzymujemy 1 trzecią pi. I to jest wartość naszej całki. Pi przez 3.